Mamy dziś tak piękną pogodę, że nie mogłem sobie odmówić nagrania filmu. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o tym, jak działa napęd elektryczny w rowerze z silnikiem tylnym. Na potrzeby tego filmu wziąłem ze sobą Loveleka Fornax, czyli bardzo fajny rower elektryczny, który dodatkowo się składa, także można go spokojnie przewieźć ze sobą samochodem, czy wsadzić do komunikacji miejskiej, czy przechowywać nawet w małym mieszkaniu. Ale wróćmy do napędu. Więc jakikolwiek rower elektryczny byśmy wzięli pod uwagę, będzie posiadał zawsze silnik, baterię, sterownik i jakiś panel sterujący, dzięki któremu można sobie zmieniać tryby wspomagania i tak dalej. I sam system wspomagania, na przykład właśnie w takim Fornaxie, działa bardzo prosto. Z baterii do silnika poprzez sterownik przekazywany jest prąd. To on zasila silnik, pozwala ci się rozpędzić do dużych prędkości lub też jechać z dużo mniejszym wysiłkiem. Ale skąd ten silnik w ogóle będzie wiedział, kiedy się włączyć? Otóż w korbie montowana jest specjalna tarcza z magnesami i w momencie, kiedy zaczynasz pedałować, czujnik, który odczytuje pole magnetyczne z tej tarczy, wie, że rower zaczął jechać, w związku z tym wtedy załączy silnik. Oczywiście, o ile masz włączone w ogóle wspomaganie elektryczne w rowerze, a robi się to za pomocą specjalnego panelu. Wyłączenie trybu wspomagania odbywa się albo poprzez naciśnięcie klamki hamulca w wybranych rowerach, ponieważ w tym rowerze akurat mamy specjalną klamkę hamulca, która odcina dopływ prądu w momencie hamowania, albo w innych rowerach wystarczy po prostu przestać pedałować i po około sekundzie napęd automatycznie się wyłączy. Jazda na rowerze elektrycznym jest dość unikatowym przeżyciem i nie wiadomo, ile mógłbyś obejrzeć filmów w internecie i przeczytać poradników i tak dalej, to absolutnie nie da ci to żadnego przełożenia w porównaniu do tego, kiedy wsiądziesz na ten rower i się na nim przejedziesz. Rowery elektryczne z napędem tylnym są też dość unikatowymi konstrukcjami i te odczucia z jazdy na takim rowerze będą też zupełnie różne, jeżeli porównywalibyśmy napędy przednie czy centralne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jedziesz na takim rowerze na maksymalnym trybie wspomagania, to w momencie, kiedy tylko ruszysz korbą, on dostaje takiego dużego zrywu. Więc wyobraź sobie, że rozpędzasz się tam do prędkości, nie wiem, 15 km na godzinę, przestajesz pedałować i zaczynasz pedałować jeszcze raz. I on dostaje wtedy takiego ogromnego kopa. To samo jest na przykład podczas ruszania na skrzyżowaniu. W związku z tym ten rower jest zdecydowanie żwawy i każda osoba, która przychodzi do nas, kupuje taki rower, bierze go na jazdę testową, kiedy idziemy się z nią przejechać, często odpowiadać na jakieś różne pytania, to ja widzę ten wyraz twarzy, te oczy jak 5 złotówki i tą ekscytację całym rowerem elektrycznym. Więc jeżeli chodzi o zasadę działania, to wygląda to po prostu tak. A jeżeli chcesz wiedzieć, jakie są odczucia z jazdy, to po prostu wpadnij do naszego sklepu na ulicy Kościuszki 43 w Krakowie i sprawdź sam. Jeśli spodobał Ci się ten rower i chcesz zobaczyć więcej jego zdjęć oraz poznać pełną specyfikację, serdecznie zapraszamy do naszego sklepu internetowego mocnerowery.pl.